Siemaneczku, ja jestem Pepetem Games, witam was, że pan to wysiadła na sali. Spada sobie w stacji. Gdzie zajmujemy się nazwożeniem wapna na łąkę, ale widzicie, wapno wymaga łąka. Łąka ogólnie jest do likwidacji, jest do ogólnego przesiania, przeorania. Więc co, kupiłem wapno, zapłaciłem 4000 za wapno. Tańsza cena trafiła w tym momencie, tak powiem, bo jest końcówka oczywiście wapna, czy wapna, ogólnie okresu po prostu rozsiewania, tak? Ogarnąłem sobie już na polu wapno, więc no, to moje rodzinie gdzie wyskoczyć mi będzie pewnie wymagało wapna, w zależności tam wiecie, jak to trafiło, ale to nie jest tak źle. 2800 zł na koncie. Ale jeszcze na początku odcinka zachęcam do zostawienia paczki, do komentarzy, życzę miłego oglądania. No więc dobra, odpalamy cichę, bo oczywiście trzeba to jakoś mądrze teraz ogarnąć. Dobra, i palimy. Jedziemy sobie 13 na godzinę, 13-14. Idziemy do na pół pędzlu. Z tego względu. Też może nie. 12, może długi. To moim zdaniem zobaczymy jak to wyjdzie. Dajcie, muszę jakoś tak sobie ładnie ustawić się. No dobra, ten się właśnie nie jest jakoś tam bitnie szeroki. No kupiłem ogólnie mniej więcej tyle samo ton, chyba tam 500 kg mniej za wapno, wapna. Więc no troszeczkę zwalałem mało mnie to, ale nie jest źle. 2800 na koncie. Czym to jest spowodowane? Zaraz winę, zaraz wam wszystko dokładnie opowiem. Przez co nie mam po pieniędzy na na koncie. Zaraz wam będę tu mówił, co i jak. Bo nawet sobie teraz wyłączymy i on zaraz pokaże. Jest spowodowane to tym, że dokupiłem sobie nie trzy, czekajcie, trzy, cztery sztuki krów. Krów, na domocena. Podstawowo nie będziemy się bawić już tam z tymi cenami, które tam sobie wymyślałem realnie. Grajmy realnie, ale tak, żebyśmy na swoje wychodzili, tak? Może to się to na wszystko dalej. No, że kupiłem, dokupiłem sobie tych jałówek, krów. No i teraz troszeczkę lepiej to idzie. Troszeczkę tych pieniędzy jest więcej za mleko. Mam nadzieję, że to będzie tak samo. Możecie ogólnie napisać, czy grać dość, jak to się mówi, realnie. Czyli te ceny jałówek i bydła tak dalej trzymać, tak powinno być. Czy wręcz przeciwnie, tak jak grałem wcześniej, czyli chodzi mi o moje ceny, moje zastosowanie zboża i tak dalej. Bo cenię wasze zdanie właśnie odnośnie tego. Żebyśmy tutaj wiedzieli, jak tu mam ogólnie rozgrywać to wszystko. Żeby to fajnie wyglądało do oka, tak? Patrząc na życie realne, to bym musiał teraz wyłożyć 5-6 tysięcy za sztukę. Ja dam po 2000. No opiszcie mi, czy jest dużo, czy mało. Nie, to ja sobie to płacę po prostu. No po prostu w innym momencie będę miał pieniądze, tak? No to też był spontaniczny zakup. Po prostu, żeby trochę szybciej się rozwinąć, tak? Bo naprawdę tego rozwoju jest makabryczny. Ja stawi mi, że mam miesiąc na minusie. Później dopiero się odbijam. Więc to jest kwestia do was. Jak to mam interpretować tą całą serię, czy tak grać, powiedzmy, jak chłopaki z MST, gramy realnie, ale jednak te ceny zachowujemy takie, jakie powinny być i zastosowanie wszystkiego rodzaju rzeczy, czy właśnie robić to po swojemu. No dobra, ja mogę sobie dodawać parę rzeczy, parę opcji po swojemu, no to będę raczej też robił, ale przede wszystkim tak, żeby wam to pasowało. I żebyście mieli jakieś, no macie, żebyście mieli zdanie w tej serii, bo to jest przede wszystkim seria dla was. Dla was oglądających. Ja jestem, jak to się mówi, pewną tej całej rozgrywki. To moja mowa i tak dalej, to jest tylko tłem, można powiedzieć, może inaczej, tłem to jest gra. Forma prowadzona to jest właśnie przeze mnie przy rozgrywce, tak? Więc tak, no my za bogato to nie jest. Jakoś tam te krowy dają teraz to mleko.
No mówię, cztery sztuki to jest dokupione. Ogólnie muszę zobaczyć sobie też, jak to wygląda odnośnie, że tak powiem, całej infrastruktury, czyli tego skinienia całego, jak to dokładnie to zrobić, jak to ładnie zrobić. I to powiem, jakoś fajnie wyglądało. Dobra, tak się przetniemy, możemy sobie jakoś mniej więcej jechać, tak żeby pasowało mi. Chyba przejazdem do słabej strony, jakoś to może będziemy jakoś tam sobie pogodzimy. Zboże nie sprzedane, nie sprzedaję. Wspomniałem, to idzie na pasze dla naszych krów. Trochę tego jest. Więc my, tak, taka seria, która typowo musi być związana z krowami, ale w tej ważniejszej otoczce, tak? Czyli właśnie pasza teściwa, pasza jakieś tam, tak powiem, no siano, ogólnie siano, siano krzonka, ten i tak dalej. No teraz myślę, że jeszcze wpadniemy tutaj pługiem, mimo że to nie wymaga ładania, ale będą bardziej wyglądało to, jakbyśmy dopadli pługiem. Zabrali, no tak sobie robimy właśnie, żeby tą łąkę sobie zaorać, o, ale pojechałem teraz kurwa ślaczkiem, no trudno. Życiowalnie też nie jest tak nie wychodzi, żeby tam jakoś pięknie dotykowało ścianę. Tak, tam nie zaczepniałem, teraz będziemy mieli, by jeździć sobie raz, przy razie, można powiedzieć. Podpisy na około na razie. No i tak muszę jeszcze ten winkel u mojej lewicy sobie zasiać, rozsiać, przepraszam, co trochę tego jest, towaru. A myślę, że to 10 stron powinno być, można mieć na zbyt dużo tego, bo tak mógłbym sobie jechać 8, ale też nie chcę jakoś... Słuchaj, jak on teraz sobie dał... Aha, czyli nie, no to musimy dać tą dwójkę za 10 na godzinę, 11. Wydaje się, tak jest panie, optymalnie jest, tak? Pod tym względem, żeby to było lepiej i dla oka. Za 10 na godzinę, to powiedzmy dawce 1,5 tony powinno na hektar wychodzić. Będą, bo to trochę inaczej wychodzi niż powinno. Wiadomo, że dopiero te łąki są wapnowane, one będą przesiewane. To będzie teraz owies. A w pszenicy, która właśnie tam wytworzywane w polu, tam będzie zasiany... Zasiana będzie trawa. Zasiana trawa, tak żeby to jakoś fajnie... będzie mało tam taki fikuśnik, ale jak jest. Więc bardziej by pasowało mi właśnie pod łąkę. Łąkę też ogólnie to zaczynam kosić. Muszę zrobić sobie sianą koszonkę. Dzwoniłem do gościa, przyjedzie mi to spasować. Kwestia tylko, żeby właśnie to zrobić. Jeszcze miałem dobrze, bo jak mi się poraz będzie niedługo deszcze padały. Więc muszę jeszcze przed deszczami robić. No i kolejne pieniądze, które będę musiał być wydane oczywiście na pasowanie wraz z owinięciem, tak? No to ogólnie zrobię i pewnie prawdopodobnie będę dopiero nie ma to owinięte i pewnie zostanie to na łące, bo niestety nie mam chytaka 3,30, bo jest to dwusekcyjny, więc nie mam prawa nawet próbować podpinać sobie chytaka do tej 30. Ale mam nadzieję, że niedługo to się wszystko zmieni gdzieś na przełomie wiosny. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, jeśli nie będą jakieś takie spontaniczne wydatki i nic się tu nie zepsuje, no to myślę, że na wiosnę coś ciekawszego może wlecieć. Troszkę takie miniaki będą, no ale no już powiem się, no nie jest to perfekcyjnie rozsiewane. No więc tutaj musimy mieć wszystko takie baczenie, że jednak to wszystko... No powiedzmy tak, to jest gra, możemy grać realnie, a etap próbuję grać nierealnie. Tak, żeby to fajnie wyglądało. Monologi, które były związane z tymi pierwszymi odcinkami, no fajnie wpadły wam do gustu. Pewnie też to powrócę zaraz do tego, ale muszę zrobić taką wenę, która tak jest temat. Więc tak, myślę, że ten odcinek znaczy będzie grawienie tej trawy, pasowanie. No po prostu już to ogarnąć, zamknąć temat pierwszego roku na moim gospodarstwie, które właśnie teraz jest. Także myślę, że ogólnie możecie mi napisać, jeśli oglądacie jeszcze, a mam nadzieję, że ktoś ogląda, to pytanie, czy mam ogólnie brać tutaj dopłaty? Dopłaty ogólne bezpośrednio, tak? Bez żadnych tam tych, tak powiem,
jak to powiedzieć, dodatkowych tych wymog. O. I po prostu tak jak sobie zasiejemy zboże, cokolwiek na przykład te postawy tam nie wiem, 500 zł do hektara, czy tam ileś do hektara, co tam wychodzi, to żeby to było powiedzmy. Myślę, że to by też fajnie było. No to jest jakieś 3,5 hektara, 4 hektary, to nie wiem, hektar to raczej gospodarstwo tam nie zajmuje. Po hektara to nie jakieś gospodarstwo, to mieli powiedzmy te 4 i po hektara byśmy mieli dopłat, tak? Więc to by było fajnie, fajnie by to wyglądało, tak? To moja kwestia tego, czy wam to będzie odpowiadać. No bo to jednak by troszeczkę mnie zwróciło, tak chyba, 3000 byśmy jednak dostali z tych dopłat. A w tym momencie, no to mówię, no dużo by mi tu wszystko pozwoliło na jakiś większy rozwój, tak? Większy bądź mniejszy stopniu, ale zawsze to by było lub więcej pieniążków, tak? Bo tak prawie zacznę się cielić. Ogólnie też postanowiłem, że tak o szopach, która szopa obora, w zależności od tego, w jakich rejonach sobie żyje. Ta szopa, którą postanowiłem, myślę, że 35 sztuk będzie bydła, bo ona ma dużo, myślę, że pomieszczenie, ona jest nominalnie do, jak się nie mylę, do sztuk, aby tak 14 w różnym stylu, no ale będę chciał do 35, więc coś takiego będę chciał właśnie sobie zrobić. Czekajcie, czy to wymaga wapna, gdzieś wymagało załadzenia przez chwilę, a może być tak tylko po prostu, o, mignę, dobra. Steka, palimy, trójka poloma. Tak, jakbym kurwa znowu z wojnicy nie urwał. Dalsza jest karta, się nie nadaje, bo jest za bardzo gipka do takich rzeczy. No ale, no niestety tutaj innego ciągnika tutaj nie posiadamy. O kurwa, a żebym teraz odjebał. A to no, szybko mnie to zbierze. A jak tam może 30. To to będzie naprawić, bo naprawdę jest katorga. Kurwa, mać, joystick. Popracuj ze mną. Bo wapno później zbiorę. Jakoś tam to ładnie działa. Powolutku sobie, wiecie, podnoszę, opuszczam. Znaczy nachylam na siebie, o. O to bardziej mi chodziło. Na 13 minuta odcinka, myślę, że wózeczki to związane z załadunkiem, myślę, że cały odcinek akurat będzie w sam raz wyjdzie. Woli. Mówię, na następnym odcinku będzie grabienie, że pościnę do końca zabawy. Teraz nie chciałem tego robić na odcinku, bo jeszcze muszę wiedzieć. Musiałem dogadać się z gościem, który już jechał. No jest tutaj duży klocek będzie prawdopodobnie, bo tu będzie jakiś szteje podobno, nówka. Z pasą New Hollanda. Fajne kombo. Ale wiadomo, że New Holland, szteje, case, to wszystko na tej jednej bazie wszystko jest. Więc no, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie wiem, ile tego wapna zostało, bo nie ma tego wojdomu moda, który pokazywałby takie rzeczy. Na 1020 litrów jest to pojemność tego tej wapniarki całej, tego ECW, ale chyba mi się zdać, że już powinno jeszcze najwyżej pół wapniarki jeszcze pójść. No dobra, cała wapniarka powinna pójść na ten kawałek łąki. No tak szczerze, 6 z 9 to może mi zostanie tak z pół wapniaki tutaj. Pół wapniaki miałem, pół wapniaki tutaj nie pójdzie.
Znaczy pół wiewniaki zostanie, tak? Trzeba to będzie pewnie rzucić tak, żeby to mi nie skawaliło się. Czekiwać tego nigdzie nie będę. Ogólnie też muszę pochować maszyny do garażu. Do garaży. Znaczy mogę mieć, żeby zimowanie zrobić. Liczyłem kupić Kershera teraz. Szczególnie jakąś miękkie małą ciśniówkę. Ale że, no, jak widzicie, z pieniędzy jest mało. Ale pieniędzy przeznaczyć później na jakieś na paliwo, ewentualnie części, czy na zakup jakiejś maszyny. Więc tutaj, no teraz nie poszalejemy sobie w tym sezonie. A bo ten początek to troszeczkę jest inaczej, tak? Później to się może rozkręci po następnym sezonie, po następnych żniwach, po następnych większych zarobkach, po wycieleniach ogólnie, bo też trochę tego długa trochę więcej będzie, może będzie znowu w kolei trochę więcej pieniędzy, ale czekajcie, jak ja chciałem zobaczyć tylko ogólnie, tam nic mi na to miekatki zostają. To jest tak, tu mamy zdrowie 70%, miesiąc do tego ostatniego powodu 8 miesięcy. Teraz to właśnie nie wiem jak to czytać, czy to jest kwestia. A, czy jako niby kawy kupił, no to by się zgadzało tam niby 2,5. 2,5. To macie tak, miesiąc 8 miesięcy. Teraz kwestia. To odczytuje mi. To jest nie 3 miesiące po wycieleniu, tylko od razu niby zacielona jest, czy to jest na jakiej zasadzie? Wiadomo, w życiu realnym tak do 3 miesięcy najpierw by jej nie puszczać, prawda? Nie inseminować, dopiero później po tak mniej więcej 2-3 miesiącach zainseminować, by ona jednak odpoczęła. Nana sztuka. Tu nie wiem jak farming wygląda. Czy ona zaraz po wycieleniu jest znowu zacielona? Czy właśnie... Jak ten okres, powiedzmy, przejściowy. No bo jak właśnie tak będzie, no to prawdopodobnie w styczniu, w grudniu już będę... Ludzie w styczeń powinni już mieć cielaki, no to już będę wiedział. Ja nie zagłębiałem się w to, bo tak szczerze nie grałem na tym. Na tym modzie. Więc ciężko mi powiedzieć. No skąd to jak zagrałem tak sobie, o. Na tym modzie, tak powiem. Tą luźną serię, to sobie tam grałem, na swoją prywatną, można powiedzieć bardziej. No to nie zwracałem na to uwagi. Nie zwracałem na to uwagi, jak to wygląda. Z tymi nacielaniami w tej grze. Tak mogę to ująć. Ale jestem bardzo ciekaw. Możecie mi napisać w komentarzu, jak to wygląda. No bo mówię, ja się jeszcze tego uczę. Tego modu, mimo że to już jest albo jubilej. W 19 pamiętam, nie wiem jak to jest, jakie zasady też były wycielać wtedy. No ciężko mi stwierdzić teraz. No dobra, skarbę farmingę do wojny, znaczy tak z farmy roku było, tak? Wyszedł sezon na... Sezon, że 19, 17, końcówkę bodajże. 11 grałem na nim, to było saibi zabawa. Później wiadomo, standardowo w 19 to było spoko podstawa, to człowiek nauczył. A tutaj... chociaż nie, no przecież tutaj mieliśmy od podstaw też. Tylko nie zwracałem uwagi. Jeszcze też miałem przecież od podstaw, tak? No to jest przecież oryginalne. No, muszę przewinąć czas do grudnia, będę wtedy widział. Jak to będzie wyglądać. Dlatego jestem strasznie ciekaw. 20. Jeden odcinek sobie strzelić. Ogólnie trzeba się przygotowywać powoli na odcinki na zaś. Ogólnie odcinki na zaś, bo teraz praktycznie znowu mam wszystkie odcinki po prostu na bieżąco. A w tym momencie muszę znowu przygotowywać sobie na zaś, mimo że jest 5 marzec, 2026 na domu. Ale muszę to przygotować powoli na zaś, bo wiadomo, zaraz będą święta, może nie tak dobitnie zaraz, praktycznie 3 tygodnie jeszcze. Ale trzeba jednak powoli się przygotowywać do tego, że te święta, no zaraz będą, a po świętach zaraz zaczną się prace, prace związane z, na polach, tak, czyli nawozy, bo ja dopiero później nawozy sobie sieję, nawozy,
siewy, wszystko co z tym związane, wiadomo na polach, no to pioł mi się zaczyna gdzieś od kwietnia. Zawsze tak było, zawsze jest, tak zawsze będzie. Od kwietnia zaczyna się prace polowe związane. Z nawozami, później 3-4 tygodnie jest przerwy, ponieważ ja mam wszystko pozasiewane żytem i teraz tylko kwestia będzie patrzenia, czy żyto zostanie na kiszonkę sięte, czy zostanie na ziarno, to tylko będzie wtedy wszystko będzie widać. Jak na tacy to będzie trzeba ustawić, a co zlikwidować, można powiedzieć. Dobra, nie będę przedłużał odcinka, dzisiejszym odcinkiem byłoby na tyle. Jeśli takie już wszystko podobało, zostawcie w komentarzu, dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka, na razie, cześć.